Anna Morawska, psycholog, dziennikarka. Od 5 lat prowadzi kampanię Twarze depresji nie oceniam. Dlaczego zdecydowałaś się na taką właśnie kampanię o depresji? Z kampanią Twarze depresji nie oceniam, akceptuję, ruszamy już po raz 9, dlatego że ta kampania jest wciąż potrzebna. Dlatego już po raz 9 walczymy ze stereotypami, ze stygmatyzacją osób dotkniętych tą właśnie chorobą psychiczną. A jest to choroba niesamowicie niebezpieczna. Przez towarzyszące jej myśli samobójcze bywa nazywana chorobą śmiertelną i prowadzi do konkretnych dramatów, takich jak w naszej kampanii dołączyła rodzina mężczyzny 23-letniego, który chorował na depresję i popełnił samobójstwo. Przerywał leczenie, nie zawsze wierzył w skuteczność tego leczenia, przerywał terapię. Przyszedł taki dzień niestety, kiedy choroba okazała się silniejsza, myśli samobójcze były tak silne, że niestety odebrał sobie życie. I dlatego musimy o tym mówić, że depresja nie jest wymysłem gwiazd, nie jest naszym lenistwem, niechęcią, że ludzie przestają się kontaktować, bo są dziwni, tylko oni są po prostu chorzy. Trzeba im pomóc. Najskuteczniejszą metodą walki z depresją jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. I o tej psychoterapii też nigdy nie można zapominać. Oczywiście leki antydepresyjne są bardzo ważne i są konieczne, żeby wyjść z depresji, ale terapia jest też niesamowicie ważna, dlatego że osoby dotknięte depresją mają zaburzone schematy myślenia, postrzegania świata, widzą ten świat tylko w czarnych kolorach. O swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości myślą tylko w kategorii było i jest i będzie beznadziejnie. I dlatego konieczna jest terapia, po to, żeby te osoby z tego poczucia beznadziei wyciągnąć. Najważniejsze efekty naszej kampanii to fakt, że coraz więcej osób leczy się na depresję, coraz więcej osób nie boi się pójść do lekarza psychiatry, do psychologa, a pomoc tych właśnie dwóch specjalistów to jest najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą.